Kontynuacja wzrostu gospodarczego oraz dobrej koniunktury zarówno na światowych rynkach, jak i polskich będzie się przekładać na to, że firmy nadal będą poszukiwać pracowników, ale co za tym idzie, będą również oferować wyższe płace. Przy rekordowo niskich poziomach bezrobocia i rosnących trudnościach rekrutacyjnych presja płacowa po stronie pracowników będzie się wzmagać i spodziewamy się, że średnie wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w tym roku będą rosły w tempie 6, nawet 7% rok do roku. Będzie się to kontynuacja trendów jeszcze z końcówki 2017 roku, gdzie podobne wskazania już mogliśmy obserwować. Co ciekawe, w tym roku płace nie będą rosły tylko i wyłącznie ze względu na wzrost płacy minimalnej, która w tym roku rośnie o poziomy około 5%. Spodziewamy się, że ta dynamika będzie szybsza i że rynek będzie wyprzedzał zmiany legislacyjne.